Szanowni Państwo, za tydzień, w niedzielę, 10 maja, bardzo ważne wydarzenie w naszym kraju. Pójdziemy do urn, aby wybrać głowę państwa, prezydenta Rzeczpospolitej. Wśród 11 zgłoszonych do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów jest również gość, którego dzisiaj w Ciężkowicach witamy. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteśmy razem dzisiaj w tym szczególnym dniu podczas tego święta. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy Dzień Flagi, Dzień Łączności z Polakami za granicą, zwanym Dniem Polonii, a spotykamy się tutaj w Ciężkowicach na rynku, można powiedzieć, przy nie najlepszej pogodzie. I dziękuję Państwu, że zechcieliście przyjść, abyśmy mogli razem poświętować, podyskutować, pozastanawiać się razem, co trzeba zrobić, aby w Polsce żyło się lepiej. Kiedyś profesor Edmund Wnuk Lipiński powiedział, że Polska to nie tylko duże miasta, ale właśnie małe miasteczka, wsie. Ja jako kandydat wywodzący się też z tej Polski lokalnej, z samorządu, bo jako jedyny z tej jedenastki mam właśnie to pochodzenie z małego środowiska, pracowałem w gminie, w powiecie, od 9 lat pełnię funkcję marszałka. I w tej Polsce lokalnej jest ogromna siła, ogromna energia. Tam właśnie ludzie najczęściej pokazują, że potrafią własną pasją, zaangażowaniem zmieniać tę małą ojczyznę. Dzisiaj jesteśmy w Ciężkowicach, w mieście Ciężkowice, ale i gminie wiejskiej i rolniczej. I przywozimy kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego, jedynego kandydata, który reprezentuje wieś, i rolnictwo, i mało tego, tą wieś i to rolnictwo rozumie, bo się na wsi wychował i pracował. Mamy świadomość tego, że duże miasta mają ogromne potrzeby, że tam może inwestycje, czy zainwestowane euro pomnaża się bardziej dynamicznie, ale przecież powinno być tak, że ludzie niezależnie od tego, czy urodzili się w małej miejscowości, czy w większej, mają prawo jako obywatele, jako Polacy dzisiaj uczestniczyć też w tej modernizacji naszego kraju. Stąd cieszę się, wiem już dzisiaj nawet po rozmowie z panem burmistrzem, z panem marszałkiem, że są też projekty polegające na tym, żeby tu rozwijała się przedsiębiorczość, żeby tu się rozwijały też usługi wellness and spa, po tym, jak odkryto tutaj te złoża wód siarkowych. Jako właściciel uzdrowiska Busko Zdrój, bo samorząd województwa świętokrzyskiego jest właścicielem uzdrowiska, wiem, jak to może zdynamizować gospodarkę, że właśnie tutaj mogą powstawać miejsca pracy. Tutaj mogą przychodzić inwestorzy i mam nadzieję przyjdą, którzy zainwestują tutaj, dadzą miejsca pracy ludziom tutaj, stąd, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu lepszej przyszłości. A gdzie tkwi fenomen Adama Jarubasa jako przyszłego kandydata na prezydenta? Myślę, że w jego podejściu do ludzi, jego otwartości, życzliwości, takiemu bardzo ciepłemu, otwartemu stylowi bycia. To jest niewątpliwy atut osoby, jego osobowości. Atutem jest również to, co udało mu się zrobić w pełnieniu funkcji publicznej, bycia marszałkiem województwa świętokrzyskiego. Jak to województwo wygląda, jak dużo inwestycji, jak wykorzystał środki europejskie, czyli jest dobrym menadżerem, jest dobrym zarządzającym ogromnym jednak przedsięwzięciem, jakie jest samorząd terytorialny, samorząd województwa świętokrzyskiego. Proponujemy dzisiaj, żeby nie tracić nadziei. To jest może patetycznie nieco powiedziane, ale warto dzisiaj, i tutaj jest ogromne zadanie, nie tylko dla prezydenta, ale również dla władz lokalnych, żeby kreując rozwój tych małych miejscowości, też czuły się za to odpowiedzialne. Nie tylko za drogi polne, za infrastrukturę, ale też za szukanie tych miejsc, gdzie można zaprosić inwestora, gdzie może powstać jakiś zakład pracy, w którym będą mogli pracować ludzie tutaj stąd się wywodzący. Ale też promujemy taki patriotyzm gospodarczy. Ja ostatnio bardzo krytycznie wypowiedziałem się na temat zleceń czy zamówień na helikoptery dla polskiego wojska.
bo nie zgadzam się na to, żeby one były produkowane za granicą, żeby nie powstawały tutaj w zakładach, które produkują dzisiaj na terenie Polski, dając Polakom miejsca pracy. Stąd ten patriotyzm gospodarczy nie powinien być tylko werbalny, ale faktyczny i realizowany na kilku poziomach, tych władz centralnych, ale lokalnie też bardzo mocno. Mamy młodego kandydata dynamicznego, Adama Jarubasa, który zmienił już oblicze województwa świętokrzyskiego. Ma bardzo dobre pomysły właśnie na przyszłość dla młodych ludzi, dla rodzin, dla seniorów. Czyli to jest polityka otwarta, polityka społeczna, polityka rodzinna, polityka gospodarcza, tylko osadzona w naszej tradycji, w naszej kulturze, w naszych wartościach patriotycznych. Zmieniłeś województwo świętokrzyskie, zmieniłeś ziemię świętokrzyską, zmieniłeś gminę, powiat, województwo. Razem możemy zmieniać Polskę na lepszą. Ale razem z wami, tymi wszystkimi, którzy dzisiaj tu jesteście, i z wami będziemy zmieniać Polskę 10 maja.